Kryminał. Ciekawe za co? No i siemanko. Dzisiaj od nowa sobie składamy. Będziemy zakładać głowicę. Jak może niektórzy oglądali ostatni film, no to blokowała się ona. Po prostu zawory sące się otwierały do połowy i było koniec. Dalej nie chciało przeskoczyć. Jeśli śledzicie kanał, to wiecie, że sprężyny były za długie. Pisałem na Facebooku, chyba nawet na ostatnim filmie też mówiłem, za długie sprężyny o jeden zwój. Te mają 8 zwojów, czy 7, a powinny być jeden zwój krótsze. Teraz są oryginalne sprężyny do głowicy wrzucone. Reszta została tak jak po staremu, nie? Nowe zaworki. Założymy sobie teraz głowicę, ale jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem jak mnie słychać, nagrywam z nowej kamerki. Nie wiem jaka jakość jest, bo tam jeszcze ustawieniami się nie bawiłem. Jest teraz dosyć ciemno, tylko przy świetle robię. Ale najważniejszy ten głos jest, bo bez mikrofonu nagrywam. Niestety tutaj już do tej kamerki mikrofon podłączyć, no to bym musiał sporo kaski wydać. Ale mam nadzieję, że ona poradzi sobie po prostu z tym mikrofonem oryginalnym, co jest już w kamerce wbudowany. Jeśli mnie po prostu nie będzie słychać, to pewnie nagram jakieś urywki z podkładem, wrzucę, żebyście wiedzieli co się dzieje. Ale mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. No a więc bierzemy się za składanie. Rzadko są filmiki, nie ma czasu. Teraz się wziąłem trochę za robotę, ale takie ekstremalne warunki mam, bo burza bardzo jest. Ciemno, wszędzie chmury przyszły i w obawie przed gradem jakimś auta powjeżdżane do garażu. I tak wszystko na milimetry można powiedzieć. Błyska się i trochę strach auto trzymać na zewnątrz. Także co, spróbujemy sobie tą głowicę tylko założyć, może ten rozrząd, no zobaczymy jak pójdzie, już jest późno dosyć, ale z racji, że pada deszcz, no to mogę trochę tu pogrzebać, bo no ostatnio ciężko z czasem. Jakoś będziemy sobie próbowali tu się wymieścić, kosiarka, wszystko kurde w tym garażu. Nawet pies się przyszedł schować. Ej Teddy, co się, burzy boisz? No, więc co, próbujemy sobie to zrobić tak jak trzeba. Mam nadzieję, że już teraz silnik się będzie obracał nam normalnie. Bo z tamtym miałem niezłą zagadkę z tą głowicą. Także co, głowicę zakładamy. No i ciekawe. Uszczeleczka, już jest wszystko gotowe. Łańcuszek złapię, bo nie wiem gdzie sobie magnes położyłem i później nie wyciągnę. Tłoka sobie później ustawimy do góry. Uszczelka, no wszystko jest. Kurde, ale grzmi. Nawet siadło. Aha, te wałki musimy znowu odkręcić, znowu te płytki nieszczęsne. Mam nadzieję, że dobrze widać i słychać. Teraz właśnie te płytki. Lepiej ich pilnować, bo później nie będę widział gdzie poleci. Zostały obie w głowicy. Dobra. Teraz co? Cztery podkładki. Trzy, cztery i cztery nakrętki. Cztery. Kurde, będę musiał tam po klucze jeszcze przejść. Ale to za chwilę. Tedik, co się boisz? Burza jest to.
Nie odejdzie, będzie przy nodze chodził. A do ataku to pierwszy. Na razie tak lekko wyciągniemy, żeby siadła. Zmieniłem tą kamerkę, tam też mnie trochę wkurzała. Może będzie lepsza jakość, chociaż teraz jest kiepskie światło, to nie wiem, czy będzie lepsza jakość. Dobra, tylko tak wstępnie dociągnąłem, żeby poczuć jakiś opór. Idę po klucze dynamometryczne. Ej, uciekaj, Teddy. Mamy jeden. Mamy drugi. Damy z 30, nie? Klucz więcej nie ma. Do 30 tylko, także damy 30. Może nawet nie do końca, tylko tak. Na dwa razy do 30 damy. Raz. Dobra. Teraz mieliśmy mieć 54, tak? Jeszcze sobie raz zobaczę lepiej. Czyli teraz mamy tak, 14. I też tak samo, nie na ten, tylko co parę stopni, tak sobie ustawiam. I też na 3 razy. Tu mamy. No i okej. Czyli tu mamy ogarniętą głowicę. Teraz co? Byśmy mogli sobie w sumie górny punkt ustawić. Z drugiej strony mogę to od razu zrobić, bo tam mam teraz ciasno. Nic, no może jakoś damy radę. W takich warunkach to jeszcze nie składałem nic. Nie mam jak tu podeprzeć. Ale spróbujemy. Wrócimy nim sobie. Raz. Dobra. I teraz tak. Teoretycznie bym mógł samym łańcuszkiem obracać. Nawet będzie chyba łatwiejsze niż tym kluczem. O kurna, się wstrzeliłem. Chyba idealnie. Tłoka mamy na górze. I łańcuszek w środku. Mówiłem, że magnes zgubiłem. No, zaraz wyciągniemy. Dobra. Ładnie siadło. Yes. 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 Więc próbujemy sobie założyć to koło zębate. To coś. Jeszcze imbus. Tu też te śrubki, kurde, nie wiem, jedna jest na imbus, druga na klucz.
przekombinowane to wszystko. Tu ono tylko w tą pasuje, no bo z tej są znaki, dwa na środku. I teoretycznie nam się powinny zgrać z płaszczyzną głowicy. Gdzie ja dałem śrubkę? Tu jest śrubka. O Boże, teraz znowu tu musimy jakoś się zmieścić. Na razie to założę tak, jakby to miało teoretycznie być. Jak się uda za pierwszym razem. Tu jest mało miejsca. Za pierwszym razem się na pewno nie uda. Ale kombinujemy. Takie coś. Chyba nie. Troszkę w lewo. O nie, nie, nie w tą stronę. Za daleko. Tak. No. Tak jakby to było. Przychodzi nam napinacz. Strasznie cichoty dostęp. Ale chyba się zgadza, bo jakbym przestawił ząbek w prawo jeszcze. O. Nie, to już za daleko jest. Tak. Jeszcze teraz za daleko, żebym poszedł. Tak. Kurczaczek, ciężko to tak idealnie się wstrzelić w ząbek. A teraz będzie. O, jeszcze sobie to sprawdzę później oczywiście, bo teraz tu nie mogę podejrzeć za bardzo na ten drugi znak. Ale wydaje mi się, że powinien być w płaszczyźnie. Na razie sobie złapię tylko lekko, bo później i tak chyba będzie trzeba dać klej do gwintów. Zrobimy teścik. Pamiętacie, ostatnio za bardzo nie szło. Teraz zobaczymy. Wydech. Poszedł. Wydech się zamknął i teraz sące. No, samo przeskoczyło. Dobra, na razie na tyle. Okej. No, dzisiaj chyba już nic więcej nie będę robił, już jest i tak późno. Także złożę do kupy. Nakręcę to i chyba starczy na dziś. Zawsze to jakiś krok do przodu. A jutro na spokojnie. Może nie jutro, nie wiem, jak będę miał chwilę czasu i będzie tu więcej miejsca, to wtedy sobie jeszcze sprawdzę ten rozrząd, czy dobrze jest wszystko ustawione, bo lepiej 10 razy się upewnić. W takich warunkach jak te, to wiecie, można sobie narobić problemów tylko. Ta jeszcze, no to jest dobrze. Dobra. Dzisiaj tylko taki szybki odcinek z racji tego, że nie było dawno na kanale. Części już są, tylko nic, tylko składać teraz. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Gaźnik mam do przeczyszczenia, tak jak mówiłem. I trzeba go rozebrać. Wyczyścić i złożyć. Tylko jest taki problem, jest wyrwany czujnik od położenia przepustnicy. Widzę, że te kabelki też tu takie druciki były. Jest to urwane. Sam taki czujnik nowy, chyba koło tysiaka kosztuje. Używany chciałem kupić, ale z gościem się nie szło dogadać. Teoretycznie wysłał za tam bardzo tanio go. No, używka oczywiście z RX-a też, ale no nie dałem, nie wiem. Nie ma kontaktu z nim, teoretycznie wysłał. Miesiąc czasu i nie przyszło. Także to już nadzieja jest stracona raczej. Ale gadałem z tym gościem, co mi robił głowicę. Czy głowicę to kto inny robił, tylko co mi tam to sprawdzał, wszystko dobierał tłoka, to podobno czujnik ten w gaźniku no nie jest taki ważny, że bez tego czujnika też moto powinno zahasać, zagadać, także na razie to odstawiam na boczny plan, przeczyścimy gaźnik, złożymy wszystko,
a później jak coś będziemy się martwić tym czujnikiem, bo jeszcze mam pewną koncepcję, skąd go wziąć, ale to jeszcze nie mam pewności, także myślę, że z tego też coś nagram. Na dzisiaj to wszystko, tak jak mówię, bo już późno. Tu już tam raczej jakiejś tam filozofii nie będzie, ale nie wiem, może coś też wrzucę z tego. Jak na razie to wszystko, trzymajcie się. Nie wiem, kiedy następny odcinek, bo ciężko to wszystko idzie, ale mam nadzieję, że jak najszybciej. Także do zobaczenia następnym razem. Narka.